Hej, mam dziś dla was świetną informację na temat nadchodzącego głosowania na MOBA w Minecraft. Ostatni tydzień września właśnie dobiega końca, a to oznacza, że już po tym weekendzie rozpocznie się najlepszy dla fanów Minecrafta miesiąc październik. Strzel proszę łapę w górę, a ja zapraszam do oglądania. Magiczny czas ogłaszania nowości w Minecraft nadchodzi wielkimi krokami. Rozpoczynający się po weekendzie pierwszy tydzień października już przyniesie ze sobą niesamowite wieści. Właśnie wtedy zostaną ujawnione 3 moby, spośród których jeden poprzez drogę głosowania zostanie dodany do Minecrafta w najbliższej aktualizacji. Kilka dni temu w odcinku Minecraft Monthly twórcy Minecrafta zapowiedzieli, że nowe moby, na które w tym roku będziemy mogli zagłosować, zostaną ujawnione w pierwszym tygodniu października. A od niego dzielą nas już tylko 2 dni. Dni, w których moby będą nam ujawniane, to prawdopodobnie wtorek, środa i czwartek. Tak przynajmniej było w zeszłym roku. Jednak jeśli przed ujawnianiem mobów nie pojawi się już żaden film z zapowiedzią MobVote, to możliwe, że cały proces ujawniania mobów rozpocznie się dzień wcześniej, czyli już w poniedziałek. We wspomnianym chwilę temu Minecraft Monthly twórcy rozmawiali również bardzo dużo o kaczkach. Niby głównym tego powodem miał być krótki filmik, który zyskał aż 50 milionów odsłon. Ale to chyba za mało, aby nawiązywać do kaczek przez praktycznie całe 8 minut Minecraft Monthly. Wiele osób, w tym również ja, zaczęło podejrzewać, jakoby kaczka miała być jednym z mobów, które będą miały szansę dołączyć do Minecrafta poprzez głosowanie MobVote. Jednak niestety nie mogłoby się to stać, gdyż kaczki znajdują się na oficjalnej liście odrzuconych pomysłów. Trochę szkoda, ale cóż z tym zrobimy. Kolejna ważna informacja dotycząca MobVote została podana przez Jeba na chińskiej konferencji deweloperów Minecrafta. Posłuchajcie sami. I can't tell you what the MobVote options are, but I can tell you that they will be 3 different cute animals. Wszyscy tegoroczni kandydaci będą uroczymi zwierzątkami. Wiem, że całkiem spora część społeczności Minecrafta czeka w końcu na agresywnego moba, ale ja szczerze mówiąc niezmiernie ucieszyłbym się z nowych, ciekawych zwierzątek. Jak myślicie, jakie zwierzęta mogłyby to być? Koniecznie podzielcie się swoimi przewidywaniami w komentarzach, ja oczywiście przypnę wam serduszka. Tak więc przyszły tydzień ukaże nam nowe moby, które będą mogły trafić do Minecrafta 1.21. Żeby poznać je wszystkie wraz ze szczegółami, polecam zostawić suba na moim kanale, bo właśnie u mnie w dzień ujawnienia kandydata pojawi się szczegółowy materiał z jego opisem. Mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się spodobał. Trzymajcie się i cześć!